Pod nogi, nie? Przyjechaliśmy w góry właśnie teraz. Teleportacja. Ale wejść nie będziemy. Ja jestem przyzwyczajona, bo to właśnie pokój dobry, kochani. Jak większość z Was pewnie wie, jesteśmy z Małym Chórem Wielkich Serc w tej chwili na koloniach. Są to kolonie takie muzyczne, ewangelizacyjne. Przyjechaliśmy po to, żeby koncertować, żeby oddać cześć Panu Bogu, żeby również integrować się wzajemnie. Codziennie mamy mszę świętą. Są jednak sytuacje, w których uczymy się pokory. Są bowiem takie, powiedzmy, miejsca, w których gdzieś tam przygotowane były koncerty, były ogłoszenia, wysłaliśmy to, co było odpowiednie. I okazuje się, że nie wszędzie na nas czekają. Jestem przekonany o tym, że od strony artystycznej dzieciaki są świetnie przygotowane. Również jeśli chodzi o nagłośnienie, jeśli chodzi o logistykę i to wszystko, co jest potrzebne. I o wychowawców. Skończyliśmy odpowiednie szkolenia i to wszystko, co jest potrzebne, żeby wszystko było profesjonalne, zgłoszone do kuratorium i tak dalej. Natomiast okazuje się, że nie wszędzie na nas czekają i nie wszędzie są w stanie docenić tę pracę dzieciaków i nasze wspólne wysiłki. Natomiast, kochani, nie można się zrażać. To, co byłoby najgorszego, to gdybyśmy pomyśleli sobie, że te kolonie gdzieś tam mają jakąś wadę. Oczywiście nigdy nie jest tak, że jest idealnie. Natomiast to, co robimy, robimy na chwałę Bożą i robimy z całego naszego serca. Staramy się dołożyć wszelkich starań, żeby wszyscy byli zadowoleni. Natomiast czasem pogoda, czasem jakieś czynniki ludzkie sprawiają, że gdzieś tam uczymy się pokory. Przynajmniej ja uczę się pokory. Podobnież każdy z nas jest egoistą i 5 minut po śmierci wyzbywamy się naszego egoizmu i uczymy się tego, żeby kochać, żeby przebaczać. I dlatego myślę, że gdyby ktoś z nas pomyślał sobie, że skoro nie ma tak dużo ludzi na koncertach i chyba bardziej nam zależy na tych koncertach niż komukolwiek, to byłoby to jakaś porażka. Wprost przeciwnie. Okazuje się, że nawet jeżeli dotrze ta treść choćby do jednej osoby, to będzie to 100% sukces. I również mam takie świadectwa, że ci, którzy kiedyś byli w Małym Chórze Wielkich Serc i wraz z nami wyjeżdżali na kolonie, po latach wspominają: tak, ojcze, to był taki wyjątkowy czas, to były takie niesamowite kolonie, dlatego że uczyliśmy się robić coś wspólnie. Dzisiaj często młody człowiek wpatrzony jest w smartfon, w ekran swojego tabletu czy telefonu. Natomiast w momencie, kiedy robimy coś wspólnie, kiedy uczymy się wspólnoty, jest to na pewno taka lekcja, której nie można nauczyć się w wielu różnych instytucjach, które są nakazane. Te dzieci przyjechały, bo chciały. To nie jest szkoła, że muszą tutaj przyjechać. Nasze wyjazdy są nieobowiązkowe, a jednak wielu ludzi chce skorzystać. Nawet ci, którzy odeszli z Małego Chóru Wielkich Serc, przyjeżdżają. W tej chwili mamy 4 osoby, które przyjechały, dlatego że brakuje im wspólnych kolonii. Mimo że są to osoby pełnoletnie albo prawie już pełnoletnie, to chcą z nami być.
Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za modlitwę, za wsparcie również finansowe dla tych dzieciaków, które tutaj przyjechały. Zresztą jeśli obserwujecie wszystkie nasze odcinki, to widzicie, że dzieci osobiście doceniają ten czas, ten czas bycia razem. Dzisiaj w jakichś tam 90%, ale kiedyś, kiedy dorosną, powiedzą sobie: ojcze, to był strzał w dziesiątkę. Dzięki takim koloniom, dzięki takiej wspólnocie mogliśmy nauczyć się wiary, mogliśmy nauczyć się wspólnoty. To jest nasz cel. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy nam kibicują, którzy wspierają nas modlitwą i dobrym słowem. Niech Pan Bóg na wszystkim błogosławi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z nadmorza. Pokój i dobro. Fajna torba. Nie, to skarbów. Nie, to twojej siostry? Zaraz część mojej siostry, część tutaj innych zakupów. Jak tam żyjemy, Michasia? Dobrze. Fajnie jest na koloniach? Tak. To jest tam od ścieka do takiego gniazda. Dobra, wsiadajcie sobie. Mamy i wodę. Dobra. Cześć. Tak za 15. Trochę wcześniej będzie pewnie. Naprawdę? Czemu je częstuje?
smakołykami. Ta jest gazowana, to jest nie gazowana. Nieludowy dom, niebo jest niebieskie, niebie jest mój pan. Ja też na szczęście zaproszenie mam. Niebo jest niebieskie, niebie jest mój pan. Ja też na szczęście zaproszenie mam. Niebo jest niebieskie, niebie jest mój pan. Panie Kobatelka, schowam się do... Zaproszenie mam. Będę spiła, czy nie? Niebo jest niebieskie, niebie jest mój pan. Ojcze, ojcze, po co jest w tym pączku marmolada, żeby była, jak mamy jabłko i pączka? Zamiast marmolady jabłko. Fajnie. Fajnie. Ojcze, bo my sobie znaleźliśmy takie bezdomne. Nie, nie jestem agresywna, ale jest trochę nerwowa. Ciemnie pijesz i prawda. Słodkie? No, nic ci nie dam. Na kolację. Tak, już nie jest śmierć. Tam jakaś głupka była gotowa. Ojcze, nie chodź do bata. We Władysławowie. Koncert bardzo udany, bo pogoda udana nareszcie. Wczoraj nie było pogody aż tak ładnej. Bardzo się udało. Wszystko pośpiewaliśmy, co mieliśmy pośpiewać. Było dużo ludzi, daliśmy dużo radości. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, dzieci i publiczność była udana i dużo sprzedaliśmy. Po raz pierwszy dzieci krzyczały, jeszcze chcemy śpiewać. Naprawdę. I śpiewały całą drogę. Miały niedosyt koncertu. Dzisiaj. Fajnie. Super.